Z powodzi dat rocznicowych, z jakimi powiązany jest 26 listopada, wybieramy, drodzy Państwo, to, co wydarzyło się 26 listopada 1967 roku. Mianowicie wtedy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie ukazuje się płyta zespołu The Beatles pod tytułem Magical Mystery Tour. To światowa premiera. Analogiczne wydawnictwo, chociaż okrojone, tak epka, ukaże się bowiem z początkiem grudnia w Wielkiej Brytanii z przeznaczeniem jako płytowy podarunek na gwiazdkę. Piosenki z tego wydawnictwa doskonale znamy, do dziś je nucimy, że przypomnę, nieopisanie piękną balladę Paula McCartney'a The Fool on the Hill czyli Głupiec na wzgórzu, która od tamtych czasów miała setki, o ile nie tysiące wykonań. A my przyjrzyjmy się całemu zamieszaniu, w trakcie którego powstał ten repertuar. Oto jest koniec sierpnia 67 roku i Beatlesi po wakacyjnej przerwie znowu wchodzą do studia aby nagrywać piosenki na płytę, której rocznicę dzisiaj przypominamy. I wiele rzeczy zaczęło dziać się naraz. Do studia wpadł ich menedżer Brian Epstein i ustalił najważniejsze informacje, wyszedł. Nie było nawet czasu pogadać, bo chłopcy pędzili już do hotelu Hilton na wykład o medytacji transcendentalnej, który prowadził ich kolejny guru Maharishi Mahesh Yogi. Chłopcy byli pod wrażeniem, wydawało im się, że oto w ich poznawaniu świata rozpoczyna się nowy rozdział. Skwapliwie skorzystał z tego ów yogi, z miejsca zaprosił ich na dziewięciodniowy kurs medytacji do północnej wali. Chłopcy z miejsca mówią: no dlaczego nie, pojedziemy następnego ranka, popędzili na pociąg. Popędzili to jest odpowiednie słowo, ponieważ właściwie gnali otoczeni chmarą fanów, paparazzi, dziennikarzy przy bardzo wątłej ochronie policji. Wszystko w pośpiechu, w popłochu, niemal w panice. No i nie obyło się bez małej awantury, bowiem żona, Johna Lenona, Cynthia pomyliła perony. Chłopcy ledwie wskoczyli do składu i dopiero w drodze okazało się, że Lennon zgubił żonę, a ta biedna stała zapłakana na zupełnie innej platformie. Natychmiast otoczyli ją fotografowie. I już wieczorem nagłówki krzyczały, że oto Lenon w sposób zupełnie arogancki, jak to on, zostawił żonę we łzach, a sam pojechał i być może świetnie się bawi. Tymczasem Cynthia doszlusowała do chłopaków samochodem, ci oddawali się medytacji, ale tylko dwa dni. Bo 27 sierpnia 67 roku, jak grom z jasnego nieba, spadła na nich wieść, że ich menedżera, Bariana Epsteina, znaleziono w jego własnym łóżku martwego. Zawsze miał kłopoty ze snem. Tym razem przed dawkował jednak proszki nasenne. Nie, nie, żadne samobójstwo, zwykły wypadek, ale i tak cios był. Potężny. Chłopcy natychmiast wracają do Londynu ogłuszeni, ponieważ tylko oni zdają sobie sprawę z rozmiaru tragedii, jaka ich spotkała. Bo z jednej strony Brian to był prawdziwy kumpel, opiekun, mentor i księgowy w jednej osobie, ale z drugiej strony był także menedżerem grupy w każdym sensie. Oni nie interesowali się ani swoimi zarobkami, ani stanem finansów, ani wydatkami, ani hotelami, ani niczym innym. Wszystko załatwiał za nich Brian. I te Teraz z dnia na dzień zostali z furą kłopotów na głowie kłopotów bankowych, fiskalnych, organizacyjnych, a tu już zbliżały się zdjęcia do zaplanowanego filmu pod tytułem Magical Mystery Tour. Trzeba było kończyć piosenki, nagrywać teledyski i ruszać ze zdjęciami do fabułki, która by te teledyski połączyła. Wynajęli więc autokar, zgromadzili w nim 43 pasażerów, każdy w typie dziwaka tylko na inną modłę i ruszyli z kamerą po Anglii. Ale jak zwykle na rynku ujawnia się ciśnienie, żeby dać jakiś przebój, bo miesiąc, dwa bez kolejnego przeboju Beatlesów to jest ogromna strata wizerunkowa, finansowa, no i każda inna. Więc tę lukę wypełnia piosenka Hello, Goodbye, która podoba się w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Ale problemy się mnożą. Joko Ono naciska listownie i naciska osobiście, wparowując raz po raz do mieszkania Johna, by ten sfinansował jej wystawę w londyńskiej galerii. Listen, Cynthia, czując co się święci, robi muzykowi awantury, bo jest zazdrosna i wcale nie bez powodu. Lennon między młotem a kowadłem godzi się finansować japońskiej artystce jej wystawę, pod warunkiem, że jego nazwisko nie znajdzie się w katalogu ani nigdzie indziej. W związku z tym wystawa nosi tytuł Yoko and Me, Yoko i Ja. No i po tym amerykańskim wydaniu płyty, o której dzisiaj mówimy i którego rocznicę dzisiaj świętujemy, na początku grudnia pojawia się w sprzedaży luksusowy albumik z dwiema małymi płytkami w środku zatytułowany właśnie Medical Mystery Tour. Z kilkustronicową książeczką w formie komiksu streszczającą fabułę filmu, z którego pamiętamy tego głupca na wzgórzu, a także choćby muzykalowy song pod tytułem Your Mother Should Know. Twoja mama powinna wiedzieć, znać, w domyśle znać tę piosenkę. Zaczyna się też inna jazda. Otóż po śmierci menedżera Briana Epsteina, a zmarł zaledwie w wieku 32 lat, Paul McCartney uparł się, że to on będzie teraz tym głównym Beatlesem. On poprowadzi wszystkie sprawy zespołu organizacyjnego. Muzyczne i finansowe też. On też dyrygował wszystkim na planie filmu o tej magicznej podróży. Ale kiedy w grudniu pokazano go w telewizji, szybko otrzeźwiał. Kubły zimnej wody wylewali mu na głowę zarówno recenzenci, jak i publiczność. Gęsto tłumaczył się w jednym czy w drugim programie telewizyjnym, że nie jest tak źle, że to był eksperyment, itp. itd. ale publiczność uznała film i większość ilustrujących go piosenek za wypadek przy pracy. A krytyka gorzej pisała wprost, że jest to produkt kompletnie bezwartościowy. Koledzy z zespołu też nie szczędzili wyrzutów pod hasłem, chciałeś rządzić i popatrz, do czego doprowadziłeś. W w takim stanie kłótni i dekompozycji zespołu chłopcy wkraczają w rok 1968, jak się okaże, przedostatni rok ich wspólnej działalności. A przecież szkoda.